Kurwa, gazu jedzie. Nie sprzęgło, proszę. Gazu pierwsze. Jedziemy, puszczę nas. Gazu. Dobra. Tam jakiś egzamin pojechał prosto i nie zdał. Znaczy skąd taka, że nie zdał? No bo to mi też już przesiadka była. A, przesiadka. To co, oni tylko wyjechali już? Nie? Tak, jakbyś nie wiem, ta dziewczyna chyba chciała pojechać prosto, bo tam jest zakaz. A. Jakoś nie wiem, coś musiało chyba zasnąć. No bo tam nie widziałem, żeby ktoś się tam pomylił. Chciał pojechać w lewo. Ach kurde, rzeczywiście. I co, już egzaminator siedzi, tak? Tak, egzaminator kieruje. No kurde, to musiała się wkurzyć, bo to pewnie dopiero co wyjechali. No pewnie tak. Ale pan jest w samo. Nie, no. No jak nie, chłopak już się wystraszył. Nie no. Już patrzył na nas. Okej. Gdzie się kończy, a gdzie się nie kończy. Tym bardziej, że to było tak niewyjeżdżone. No wyjeżdżone, bo mało kto skręcał. Też trąbią, bo no nie ustawił się właściwie w tym pasie i ciężko mają go z prawej brać. Jadą za tym, chyba już nie jadą. Nie jadą. Sobie ruszyłem. Takie miejsce siedzi troszeczkę szybciej. Aha. Skręcie go szkoła w to samo? Czy do tyłu na tym samym skręcie wyjedź. Aha. No to daj gazu, bo tu bez gazu to w ogóle nie pojedziesz. Dobra, wystarczy do przodu. Tylko troszeczkę energicznie, żeby do przodu jechał. Nie odkręcaj tam na tamto stronę. Gazu, 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 więcej sprzęgła. Gazu, więcej sprzęgła, prostuj koła i stop. Niestety to się potem ciężej jeździ, takie do parkowania się wybiera większe miejsca, jeśli są bardziej zaśnieżone, no i trzeba większym tempem. I dlatego się musisz liczyć z tym, że samochód ci poleci tu, czy poleci tu i ty musisz na to brać zawsze na ważkę. Nawiane tego śniegu z tego co widać. No i za tym przejściem do pieszych się zatrzymaj, odskrobię troszkę tą wycieraczkę, bo trzeba nałożyć wycieraczkę wyłącz. Nie, to w tym sposób.
Całą dźwignię. Całą to, tylko w którą, w dół? No. Dobra. Bo tak wyłączyłeś tylko stopnie prędkości. Czekaj, niech pan sobie wymanewruje stamtąd. Na 100% ma letnie opony. Dlatego mu nie chce iść, opona letnia tak się zachowuje. Widzisz, nasza to poszła w takim śniegu, a tamtą byś nie pojechał. Kręci w miejscu i tyle. Chyba, że ma też i opony zimowe stare. Jak są stare, twarde, to też tak się by nie jeździło. Ale ty musisz trochę tego gazu dawać. W prawo pojedźmy, bo to w lewo to widzę, się nie przebijemy tak szybko. Korzystajmy. Pierwsze się robi, zeskrubujesz rób tym, a potem ewentualnie tym.
wyłącznie. To jedziemy, światło jeszcze tylko mamy. No właśnie zacząłem zastanawiać się tak, które potencjalnie byłyby najtrudniejsze, ale w sumie na niemu nawet nie kojarzę dokładnie tej listy. Wolniej dwójką po takich rundach, wolniej. Masz rondo dwójka. Kierunek prawy do wyjazdu. Nie widziałeś tego ronda? Właśnie jakoś nie zwróciłem uwagi, że tu jest aż taki ten, że to jest jakby aż taka skomplikowana, może nie skomplikowana, ale że bardziej skomplikowana infrastruktura niż po prostu przejazd. A może dlatego się skupiłem na czym innym gdzieś z tyłu głowy. Zielony gnojek, pitciarz. I się przewrócił na samochód, wtedy by na sobie poprawił. On śpieszy, mu się z dowozem najwyraźniej. No, chce ciepło dowieść. Szkoda, że w taki sposób. A co to robisz, bo nie wiem. Miałem wrażenie, że ten samochód sprawia, że muszę odrobinkę wyjechać. Zobacz, co się dzieje. Powoli, bo on sobie wjeżdża. Zatrzymaj się, zostaw mnie, większy margines. Jeszcze takich to nie widziałem. I też w taką pogodę. On gdzieś zjeżdżał. Zjeżdżał, bo coś mu się stało. Pierwszy było na rondzie. Tak. Znowu nie patrzyłam, bo patrzyłam na samochód, że pojechał po... No on pojechał w ogóle na skróty. Nie wiem jak on pojechał, że po naszej stronie. A to jest od tego, tak? Znaczy to. To te jest górne jest to tego. Samo, co to po prawej. To tak jest powtórzenie, żeby było lepiej widać. A nie widać, żeby wszyscy widzieli. Że tak nie do końca. Albo za dużo mi światełków jest jakby na noc, że dużo widzę. Może tak. No, trzeba się nauczyć. Ale pas prawy to nie są te dwie koleje, tylko tamte dwie koleje. Tak.
jak jest linia zatrzymania i ją widać, powinniśmy tam stanąć. Gazu bo go braknie. A ja wiem, dlaczego ja nie mogę na ten gaz naciskać. Dlaczego? Bo siedzę za daleko chyba. Teraz już rozumiem, dlaczego ja... Niemożliwe. Możliwe. Nie dosięgam tymi palcami do tego. No, muszę troszeczkę bliżej stawiać sobie krzesło. Fotel, my na krzesłach nie siedzimy. Tak, fotel. Przepraszam. Krzesło to miesza mi się. To nie ta klasa, my na fotelach siedzimy. Tam dojeżdżać, nie? Nie, tu jeszcze powinno być. Tak? No bo on za wcześnie jest wyprostowany, powinien by jeszcze pojechać troszkę w prawo. No tak, dobra, widzę teraz. Ale tutaj niezły dół jest, czuję, nie? Znaczy śnieg. Nie? To śnieg to jest. Czyli zgasł po prostu. Idziemy, dobrze. No powinnam trochę dalej? Nie, dobrze stoi. Dobra, muszę jeszcze wolniej to robić. Możemy tu za daleko pojechać, bo im utrudniamy możliwość skrętu. Mhm. Takie lekkie górce to je. Mhm. No jest to minimalnie. Jedziemy teraz. Gazu. I teraz musimy zjechać. Gazu dodajemy, gazu wrócamy.
gazu. Za szybko pani zrywa sprzęgło. Teraz też pani zdziwię. Ja podtrzymałem to sprzęgło, dzięki temu ruszyliśmy. Pani zrywa tą nogę. Pani musi przytrzymać chwilę, nie można od razu puścić. Trzeba pas zmienić na prawo i wyjechać. To też się ustawiamy do lewej strony. Ja w sensie chodzi o pasy na. Znaczy, ma pan pas tu, na wie, czy tu, ten wyjazd tu, już tu. Ten wyjazd. Już na tym wyjeździe. Ten wjazd. To jest w tym pośrodku. No tutaj to mamy jeszcze. Znaczy węziej tam jest szerzej. Mhm. I trzeba się ustawiać przy lewej. Najlepsze jest to, że się czuję zdecydowanie lepiej. Tak? Tak. Ale są pomyłki. Kierunki cholerne. Czemu
powód pan się boi odsunąć od tych samochodów? Nie boję się. No to jak to? Bo pan się tej podwójnej boi. Takie mam wrażenie. Mhm. Priorytet to jest bezpieczna odległość, no tutaj byśmy go zahaczyli. Albo bylibyśmy na centymetry, no, na które ja nie mogę sobie pozwolić. No tak. Szyldem białym. Tak, tak. Nie potrzeba kierunku. Można tylko delikatnie hamować. Dobrze, jedziemy dalej. Zagrożenie. Czego? Po samochód jedziemy. A to nie jest większym zagrożeniem, że stoję? Nie. Okej. Okay. Rusza pan, on założył, że będzie pan omijał, a pan mu rusza. Mhm. Jedziemy. I upewniamy się zawsze w lusterkę. Tak. No i panu nie jest gaz, to by było dobrze, bo nic nie jechało. A czy z gazu, no to ma pan kłopot. Tak. Prawo na skrzyżowaniu. Dobrze. Tam się nie wyjeżdża, żeby tam czekać, tylko tu się ocenia sytuację. Teraz można, ma tam prawo, ale sprzęgło znowu. Teraz nie wiem. Zdążymy. Gazu. I na rondzie zawróćmy. Mam czerwony. Prawo i prawo. A czemu ona z tyłu zdołała? Nie wiem, ona chyba chciała zmienić decyzję i pojechać prosto. Aha. Nie wiem, tak mi się wydaje. I nie wiem, czy nas widziała, czy nie widziała, ale na wszelki wypadek wolałem trąbnąć. Poinformować, tak. Światło drogowe nam się włączyło. Bo się przestraszyłam, wszystko rzuciłam.
tam jak pani wyjeżdża z tego wjazdu, to pamiętać, trzymamy się prawej strony, a nie, że środkiem tego wyjazdu jedziemy. Bo jakby przyszło tam dłużej poczekać, no to byśmy przeszkadzali. Tylko się zatrąbili. Mała uwaga, powiem prawdę, tutaj była na te samochody. Jedziemy już. Stop. Takie małe skrzyżowanie. A to czerwone były, to co będzie? Nie, ona przechodziła na zielone.